Nie chciałbym być natrętny. Tak? Ale obrałem sobie taki zawód, który zmusza do narzucenia się ludziom. Właśnie jeszcze w takim dniu. Ale moje małe z wizytą nie może obejść się bez pani. Cała kolumna będzie zresztą poświęcona temu jubileuszowi. Pani raczej nie zwraca na mnie uwagi. Jeszcze tylko jedno zdjęcie. O. Tak jest świetnie. Jeszcze tylko kilka słów tekstu. Na przykład, jak się zaczęła pani wielka kariera artystyczna? Albo jaka jest najulubieńsza pani rola? Pani wybaczy, ale taki jestem zaharowany, że nie widziałem pani w tym. Młody człowiek niewiele wie o mojej karierze teatralnej. Prawdopodobnie chodzi tylko do kina, jeśli i na to nie brakuje mu czasu. Czułby się bardziej na swoim gruncie, gdyby miał do czynienia z gwiazdą filmową. Jak się zaczęła? Jak się zaczęła? No tak się zaczęła, że chciałam za młodu być pianistką. Studiowałam fortepian i wie pan gdzie? Aż w Brukseli. Expo 58. To już jest coś. Może powiemy tak. Miasto znane z Expo 58 było miejscem pierwszych studiów artystycznych. Expo 58. No to brzmi tak, jakbyśmy razem wołali psa, który bawi się Expo. Expo! Gdzie on jest? Expo! 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 Do nogi! Ale to już mi wystarczy. Więcej mi nie potrzeba. Początki kariery muzyka. Nieoczekiwanie przychodzi natchnienie. Właściwa droga scena. I tak dalej. Przyszli z filmu. Jak to? Nie telefonowali przedtem? Kto ich umówił? Pani kazała wyłączyć telefon. Zgłupieć można. I jeszcze do tego wszystkiego ta nowa gosposia. Ta pagulska. Mieć w tych okolicznościach kogoś takiego w domu to dodatkowa udręka. Biedna mała Zosia. Taka miła, taka kochana. A musiała iść na kilka miesięcy do sanatorium przeciwgruźliczego. No cała rodzina mazowieckich małorolnych zagruźliczona. No grunt, że trzeba było znaleźć kogoś do pomocy w domu. Wybór niewielki. Trzeba brać co się zdarzy. No i nadarzyło się. Coś takiego jak ta pachulska. Już wczoraj, pomimo dodanych jej pieniędzy, orzekła. Nie godziłam się na to, żeby tu przychodzić i co 5 minut drzwi otwierać i przyjmować depesze. Gdybym wiedziała, że będzie to taka zarwańska ulica, to nigdy bym tutaj nie przyszła. Nie. Jubileusz mojego 40-lecia pracy teatralnej i 60-lecia moich urodzin, nieoczekiwany, niechciany, wybuchnął poza mną i wtargnął do mojego życia jak powódź przez źle strzeżoną i przerwaną tamę. No tego i owego się spodziewałam, no ale nie aż takiego szturmu do moich prywatnych i osobistych progów. Obawiam się, że nie podołam temu wydarzeniu. Tak się nie spodziewałam najść dziś z samego rana, że ciągle jestem w domowej sukni i rannych patynkach. Już był tu ktoś z największego, najpopularniejszego dziennika stolicy, no tak mi powiedział. Już mnie fotografował, prawie w szlafroku. Dziennik? Najwyżej 200 tysięcy czytelników. To nie ma tego znaczenia co film. Nie wiem, czy pani zdaje sobie sprawę, ale miliony ludzi chcą oglądać swoich wielkich rodaków. A zwłaszcza w ich domowym życiu, codziennym otoczeniu. Pani chyba wie, czym jest dla wszystkich. Najbardziej czczona, kochana, szanowana.
Tak, właśnie, szanowana. O ten szacunek dziś niełatwo. O tym ja już coś wiem, choć jestem taki młody. A pani? Pani go zdobyła. I to powszechny. Szacunek zdaje się wyłączać zachwyt. Jedyną rzecz, której pragnie artysta. Sztuka nie chce być szanowana. Chce być kochana. Bez szacunku. Ale za to wściekle, z pasją, która lży, która się kłóci, aż pokonany bunt ukorzy się przed magią twórczą w uszczęśliwionym zachwycie. Nie. Nie, nie. Żadna z moich myśli nie jest dziś jubileuszowa. Wszystko we mnie wre od niestosownych uczuć. No, ale przecież nie mogę dopuścić do skandalu, którego natury i tak by nikt nie zrozumiał. Oj, tam zaraz dla wszystkich. Artyści są znani tylko w miastach. I to tylko dużych. W moim wieku rzadko kiedy. Już biorę udział w teatralnych objazdach po głuchej prowincji. Ależ jak pani może mówić o wieku? Pani jest wiecznie młoda. I jaka fotogeniczna. Wszyscy to mówią, jak Boga kocham. Przypominano mi tymi dniami bardzo dokładnie mój wiek. Czy ktoś młody, gdy grywa stuletnie baby? No właśnie. Dlatego trzeba panią pokazać w tym filmie, taka jaka pani jest naprawdę. Że właśnie młoda. Słowo daję, ja tych czasów nie pamiętam. Ale ciągle słyszę, że pani teraz wygląda piękniej niż kiedykolwiek. Cóż z tego, kochali nas, gdy byliśmy brzydcy i młodzi. I jaka dowcipna. Ale film ma być bez tekstu. Co ma być bez czego? No, ta nasza krótkometrażówka z pani życia osobistego, domowego. Pani mi nie odmówi chyba. Pani wie, jak oni lubią, żeby im to pokazać. Czy Pachulska ma jeszcze te drobne dla listonoszy i doręczycieli? Jest zapas w portmonetce. Leży koło fotela. Nie na tym. Na tym koło fotela. To trzeba od razu powiedzieć, że koło fotela. Boże, przecież ja nic innego przez całe życie nie robię, tylko się pokazuję. Proszę, zostawcie mi choć skrawek mojego prywatnego życia. Przecież wiecznie być na widowni to tak nie można. Ja już nie mam tyle sił, co wam się zdaje. Stać mnie jeszcze na kreowanie ról, ale na nic więcej. Nie wierzę pani. Panią stać jeszcze na wszystko. Pani ma w sobie tyle życia. Błagam tylko o małe 2 dni. Wyznaczy mi pani termin i już mnie tu nie ma. Ale był tu ktoś z kroniki filmowej. Już mnie fotografował w moim prywatnym życiu. Czy to nie dosyć? Kroniki? To był temat w fragmencie. A my zrobimy piękny film krótkometrażowy. Nasza genialna aktorka, Elka, zapiszę do mnie. Robiłem to już z kilkoma innymi postaciami aktorkami. Wszyscy byli bardzo zadowoleni. Bardziej czczona, bardziej kochana. Zostań te wszystkie małe. Boże, jak to wszystko zaczyna wydawać się zbyt podejrzane. Nikt naprawdę wielki nie bywa tak fetowany i uznawany. Jan ma łaknę wrogów na paści, która podżegnałaby mnie do skoczenia, nowego skoczenia ponad siebie. Powodzenie jest bodźcem i to koniecznym. Ale przychodzi pora, że staje się tylko mordercą czasu i sił. A ileż potrzeba sił, żeby dźwignąć się z klęski rozpaczy i znużenia. Pamiętam moje pierwsze wielkie role. Mało kto się wtedy mną interesował. Całe obszary spokoju i natchnienia należały wyłącznie do mnie.
A teraz mi mówią, to już się nie zdarzy. Pani już nie należy do siebie. Los każdego wirtuoza. Wypada go dźwigać z triumfalnym uśmiechem wdzięczności. Zwłaszcza wtedy, kiedy tak okrutnie zwątpiłam o sobie. Znaczeniu aktorstwa, własnych natchnień, teatru. Kiedy patrzę na siebie jak ironiczny widz, ciągle gorzko powtarzam, to wszystko nieprawda. Przyszli z pani rodzinnego miasta. Przyszedł też ten jakiś z gazety. Dobrze. Dobrze. Ale kiedyś później. Dużo później. No pan przecież widzi, jak wygląda moje życie. Wczoraj przedstawienie jubileuszowe, dziś bankiet w Bristolu Związku Aktorów. Pojutrze, znaczy jutro, akademia, mam recytować, a pojutrze zaczynam wykłady w szkole dramatycznej i po południu będę się uczyć nowej roli, wieczorem gram, więc kiedyś później, dużo później. Ale kiedy? Za tydzień? Za miesiąc? Za dwa miesiące. Cóż mam zrobić? Ale umówiona, prawda? Pani pozwoli, że za dwa miesiące znów się będę narzucał. Pozwolę, pozwolę. Jeśli tylko doczekam. Do mnie wolno tak mówić. Pani będzie żyła 100 lat. Jaki pan jest uroczy. I taki uzdolniony. Pana ostatni film krótkometrażowy był naprawdę, naprawdę. Naprawdę pani raczyła widzieć? Tak. I to z zachwytem. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Najmilszy? Najmilszy! Uwielbianej, wielkiej. Leoś, no co tam szalałeś? To nie ja, to dyrektor. To jest... nie oszalał. I oczywiście będzie wieczorem na przyjęciu, a tymczasem przysyła ci ten róży kwiat. Bo, jak powiada, nie pozwoliłby sobie naruszyć twojego spokoju przed męczącym bankietem. O, a pozwolił sobie obsadzić kim innym rolę, na którą czekałam 4 lata? Nie bądź naiwna, Klara. Ta rola w twoim wykonaniu miałaby zbyt wielki
rezonans. I pozwolił sobie oddać tę sztukę najmniejszemu teatrowi Warszawy, tak? Przecież do nas waliłyby tłumy. Właśnie. A to nie jest sztuka dla mas. Zakochałem się przed 20 laty, starsze 15 lat, już wtedy sławnej aktorce. Tamten Standler, to ja byłem stroną kochającą, a ona kochaną. Klara dała się przekonać, że nie jest w stanie sprostać mojej wielkiej, aż zrozpaczonej namiętności. Ale musiała często myśleć o swoim pierwszym mężu, zmarłym przedwcześnie, którego nazwisko porzuciła, mimo iż było znane na scenie. Z tamtym zmarłym, rzadkiego talentu aktorem, nie było problemu, kto jest kochający, a kto kochany. Zamieniali między sobą te role po 1000 razy, jednako zafascynowani każdym w każdym. Pewnie dlatego, że byli młodzi. Wiem, co wiem, albo jestem tym, który więcej kocha. Scena była dla niej walką. Reszta miała być pokojem. Ale ty, Klaro, bywasz czasami piekłem. Kto włączył telefon? Szał można dostać. Halo. Kto? Wystąpić w telewizji? Pani Meinska będzie nad to zmęczona. Jutro? Mowy nie ma. Jak to kiedy można zadzwonić? Za tydzień. O której? No. O 18:20. I pół. Do widzenia. Kto włączył telefon? Ja. Włączyłam telefon. Pani gniewała się, że bez telefonu przychodzą. A ja, teraz proszę pana mecenasa, powinnam być u doktora. Mam taką słoną analizę. Muszę zusterczeć. Jeszcze hałas dostaję. Proszę nie włączać telefonu przed 5. Żyć mojej żonie nie dają. Prawda? Sam pan mecenas widzi. Żyć nie dają. Boga, Klaro. Od rana tyle kwiatów naniesie? Jesieś tu, tu się można udusić. O, ja już nie daję rady, mówisz mi. Oj, ty byś dała czemu radę. Gość we własnym domu. Ale czekaj. Teraz ja ci pomogę. Idź i połóż się. Odpocznij. Najważniejsze, żebyś wieczorem była niezmęczona. Idź i połóż się. Te kwiaty trzeba rozstawić po mieszkaniu. Że się pokazuje w teatrze, to ja dlatego nie mam iść do doktora?
Pani tu? A ja do pani szłam. Już dawno powinnam siedzieć w ubezpieczalni, czekać na numerek, a potem do doktora. Ja się na tym nie znam. Ale moja znajoma przeczytała i powiedziała, że mam 5 leukocytów w nerkach. To jakaś straszna choroba. Z tym trzeba by było zaraz iść do doktora. Przepraszam, ale to doskonała analiza. Możemy z tym poczekać do jutra. Jakoś to urządzimy. No nie. Nic nie poradzę, że moje słowa będą wzięte za nieludzką bestialskość. A, bo Pachulska widzi tylko 5 potworów, które zagryzają jej nerki. Biedna kobieta. Brak w niej tego wszystkiego, czego nadmiar mnie tak unieszczęśliwia. Trudno serce okłamywać. Choć mądrzejsze jest niż ty. Kuku, kuku, trudno. Sercu oj się sprzeciwiać, gdy wyrywa się i drży. Jeszcze nie wiesz, kto on taki. Ten twój miły, ten twój ktoś, a już miłość daje znaki, że się w życiu zdarza coś. Na pierwszy znak, gdy serce drgnie, ledwo drgnie, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ten. Drugi znak to słodki lęk. Trzeci o trzeciej wnykam się domownikom, gratulantom, depeszom, przesyłką z kwiaciarń i śpieszę do fryzjera zrobić sobie manikiur. Bo moja manikiurzystka pracuje w spółdzielni fryzjerskiej, która znajduje się na tej samej ulicy, kilka domów dalej. Idę pomału. Rozkoszując się chwilą odetchnienia, pada obfity śnieg. Na mieście jest jakby paradniej odświętnie. Szum mechanicznych samochodów rozlega się ciszej, rzekłbyś ostrożniej w zawojach śnieżnej bieli. Bom, 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 bom. Mój Boże, mój Boże. Całe życie na scenie, pełne sukcesów i oklasków, powinnam się cieszyć. Cieszyć! To przecież szczyt, to wszystko, co może mieć aktor. Gdy zniknie to trochę ciała, nawet największy aktor w nikim nie wzbudzi szacunku i podziwu. Dla aktora nie ma potomności. Cała jego wielkość i sława ginie z nim samym. A, zostaje tylko wątłe echo w dokumentach teatralnej epoki. Powinnam się cieszyć. Powinnam się cieszyć. A chciałabym skryć się pod ziemią i wiać, gdzie pieprz rośnie. W gabinecie fryzjerskim jest cicho, także biało, nawet czysto. I o tej porze dnia prawie pusto. Tylko dwie niecierpliwe twarze wyglądają spod dzwonów suszarek. Pani Angelika duma samotnie nad swym stoliczkiem. Pani Angelika zdobi moje paznokcie bez mała od 10 lat. Wie, kim jestem.
Zapewne czyta o mnie w gazetach, ogląda moje zdjęcia. Możliwe, że słucha w radiu, a możliwe, że chodzi czasem do teatru. Czuję się dobrze. Znosi to z obojętnie życzliwym spokojem. Jest chyba jedyną osobą, która w nader częstym stykaniu się ze mną nigdy nie powiedziała nic o mojej grze i nigdy nie zrobiła mi żadnego komplementu. Czuję się dobrze w atmosferze tej obojętności. Nie muszę na nic reagować, za coś dziękować, czemuś skromnie zaprzeczać, a co gorsze, z czegoś się zwierzać. Bo i do tego nieraz cudze zachwyty i nieuchronne pytania mnie zmuszają. Nie potrzebuję wzbogacać swojego istnienia przeżywaniem siebie w kimś innym. Gwiazdy filmowe, wielcy aktorzy, bohaterowie powieści, ludzie dostarczający tego typu emocji nie imponują mi. Chociaż darzę ich, właściwie je, gdyż tylko z wielkimi damami mam do czynienia, uprzejmą protekcjonalnością. Niewiele przez te 10 lat byłam skłonna powiedzieć Klarze o sobie. Można by rzec, że jestem kimś, kto na swym skromnym stanowisku życiowym umie korzystać z luksusu bycia sobą. I kimś, kto nie lubi, żeby mu w tym przeszkadzano. Ostatnio częściej robi sobie pani paznokcie. A jakoś tak są takie okazje, że trzeba. Słyszałam. Wyobrażam sobie, jak muszą panią męczyć te wszystkie wywiady, fotosy, takie tam. Wie pani, ja najbardziej poza sceną lubię moje domowe zacisze. Czy je mam? A może ten gwałt ratuje mnie przed świadomością porażki? A tu mi ciągle zawracają głowę, trzeba się uśmiechać, na coś odpowiadać. Ja panią rozumiem. Ja też tego nie cierpię. Mnie też ciągle tak męczą. Wie pani, ja nie lubię upałów i słońca. No mam słabe serce. No to urlop biorę sobie w zimie. I powiem pani, że jak mam te kilkaset klientek na miesiąc, to każdziutka musi mnie zapytać, a czy byłam już na urlopie, a kiedy jadę na urlop? A dlaczego w zimie, a nie w lecie? A czy jadę w góry? Nie jadę w góry. Najczęściej nigdzie nie jadę. No przecież ja mieszkam poza miastem, no to tylko w czasie urlopu mogę trochę pobyć w domu. A one tak w kółko. I to tak co roku. Masz ci losa, ja ostatnio o to samo zapytałam. Żeby pani jedna. Ale wszystkie? No, czasem, kiedy widzę klientkę, to aż mi się tak gorąco robi, że zaraz usłyszę to pytanie. Niekiedy to mi się płakać chce od tej ludzkiej ciekawości. Ale czasem, jak mi się znudzi, to dla kawału każdej odpowiadam co innego. Tak, byłam 4 miesiące na urlopie. Nie, chorą matkę pielęgnowałam cały czas. Oczywiście, że byłam. Byłam w lesie, i byłam w górach, i byłam nad morzem, i byłam na wyspie, a pani? Ale nie zawsze ma się humor na tego typu zabawy. Jak to ludzie nie rozumieją, że nikt nie lubi być tak wypytywany? Czasem od tego wszystkiego jestem aż taka zmęczona, że aż chora. Ale pani Angeliko, ale to wszystko z życzliwości. Pani jest mistrzynią manikiru, my się po prostu panią dobijamy. Tak, ja umiem to robić. I lubię swoje zajęcia. A my uwielbiamy taką robotę. Pani jest popularna, klientki za panią przepadają. Martwią się o panią, troszczą się o pani los, o wypoczynek. No chyba nie wolałaby pani, żeby nie dbały o panią. No ja wiem. Tu jedna pani, o, też z artystów, tak jak pani. Ona gra, na skrzypcach gra. No ale to ona mówi o mnie.
Nasza sławna pani Angelika. No tylko to wypytywanie się. Wie pani, to jest takie... takie... niedyskretne. Tak. Ja się cieszę, że i pani tego nie lubi. Pani Angeliko, żyjemy w takiej epoce, że każdy o każdym chce wiedzieć wszystko. Ale to pomaga taki rozgłos. Ma pani więcej klientek. No tak. Ale nie. Ja nie uznaję tego typu ciekawości. No wie pani, ja nawet męża. O, nawet syna, no chociaż ma chłopak 16 lat dopiero. To jak sam powie, albo jak sam nie powie, to o nic nie zapytam. Ma pani 16-letniego syna? Nie domyśliłabym się, taka młoda. No tak, ja tylko tak wyglądam, ale mam te swoje 38 lat, mam. To co? Dajemy lakier drugi raz? A nie, pani woli, żeby było tak delikatnie. Tak, tak. Raz wystarczy. O, wyschło. Dziękuję. I pani co? Pani to też się fajnie trzyma. No nikt by nie powiedział, że ma pani te swoje... 60 lat. No po co oni to tak rozdmuchali? Ja to bym dała pani najwyżej 50. Rzeczywiście, jak ja pani zazdroszczę, pani Angeliko. Czego? Tego, że pani naprawdę jest tym, kim pani jest. I pani wie o tym. A ja uchodzę za kogoś, kim nie jestem. Do widzenia, pani Angeliko. Do widzenia, pani Naimska. W białym zmierzchu palą się latarnie. Lśniące igiełki śniegu tną moją twarz jak masaż elektryczny. W odgłosach trolejbusów, autobusów, szczekającego psa, rozmawiającego przechodnia słyszę krzyki. Jak się zaczęła pani kariera sceniczna? Pani najulubieńsza rola. Pani hobby? Kiedy pani jedzie na urlop? Dlaczego w zimie? Jak się zaczęła? Kiedy pani jedzie na urlop? Dlaczego w zimie? Pani hobby? Zabalsamowali mnie. Poświęcili. Jakbym już leżała w trumnie. A ja się nawet nie zaczęłam. Żadnej roli nigdy nie zagrałam tak, jakbym chciała. Jak powinnam. Jak mogę. Czy jeszcze mogę? Muszę zdążyć jeszcze przed końcem. Zagrać choć jedną rolę tak, żebym mogła powiedzieć jak pani Angelika. Ja umiem to robić i lubię swoje zajęcie. Ja umiem to robić i lubię swoje zajęcie.